tu się wydarzyło bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Na przykład w Baltimore został napisany hymn Stanów Zjednoczonych. W Baltimore powstała flaga amerykańska według tego wzoru, który znamy dzisiaj. Tutaj właśnie w forcie McHenry w jednej bitwie z Brytyjczykami, wygranej bitwie, z Francis Scott Key, który napisał poemat Oh Say Can You See, widząc właśnie tą pierwszą flagę, pod wpływem tego widoku napisał ten hymn. Witaj w podcaście o emigracji Przebojowa Polka. Zabiorę Cię dziś w podróż. Razem z moją rozmówczynią odkryjemy przed Tobą rąbek tajemnicy. Dowiesz się kilku faktów, rozwiejemy mity, podzielimy się ciekawostkami. Zaobserwuj mój podcast w Apple Podcast, Spotify lub Twojej ulubionej aplikacji do podcastów i pamiętaj, że na YouTube masz wersję wideo dla każdego odcinka. Dzień dobry na kanale Przebojowa Polka. Dzisiaj przed nami rozmowa z kolejną cudowną i bardzo ciekawą Polką, Agatą Rymut. Agata jest legniczanką, która mieszka obecnie w Baltimore. Jest to Polka z Maryland. Jeżeli nie wiecie, co to jest Maryland, to jest stan w Stanach Zjednoczonych, który sąsiaduje ze stolicą Washington. Agata lubi drzewa, ale przede wszystkim drzewa genealogiczne. A forum o bilardzie zmieniło jej życie, bo tam poznała swojego obecnego amerykańskiego męża. Agata uwielbia fotografować, relaksuje się także przy handmade. Jeżeli dobrze widziałam na Twoim Instagramie, to jest szydełkowanie. Oprócz tego Agata jest adminką Polek na 7 kontynentach. I to chyba tyle mi się udało o Tobie wygrzewać. Jesteś bardzo tajemniczą osobą. Powiedz, czy coś by do tego jeszcze dodała? Co bym dodała? No, u siebie na Instagramie dzielę się jeszcze przepisami kuchni amerykańskiej, bo myślę, że ta kuchnia amerykańska jest troszkę niedoceniona i nasza wiedza na temat kuchni amerykańskiej kończy się na fast foodach, a to nie jest tak do końca. Wiesz, co muszę Ci powiedzieć, że dzięki Twojemu, jednej z Twoich rozmów, chyba to była rozmowa z Kingą, którą sobie przesłuchałam jeszcze raz, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, dowiedziałam się, że Maryland jest stanem, w którym króluje krab i że w ogóle każdy stan w Stanach Zjednoczonych ma taką swoją flagową potrawę. Nie wiedziałam tego, mówiąc szczerze, także to bardzo ciekawe dla mnie. Tak. No dobrze. Zacznijmy więc od początku, Agata. Powiedz mi, kim jest Agata dzisiaj po tych 5 latach mieszkania w Stanach? 7 latach. Będzie w październiku 7 lat. 7 lat, jak mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Czyli wyjechałaś z Polski w 2015 roku. Tak jest. Tak już na stałe, bo wcześniej bywałeś w Stanach, ale tak już na stałe to 2015. Dobrze. Czyli kim jest Agata po tych 7 latach w Stanach? Agata, po 7 latach w Stanach. Myślę, że się za bardzo nie zmieniłam. Na pewno się bardziej zrelaksowałam. Nie przejmuję się tak bardzo problemami. Znalazłam nowe pasje, czyli genealogia. Załapałam takiego hycla na fotografię. W ogóle tak jakbym znalazła więcej czasu dla siebie i na realizację takich rzeczy, które ja lubię. Dla większości Polaków, wiesz, Ameryka to jest taki kraj za wielką wodą, gdzie się realizuje American Dream. Powiedz mi, Agata, jak się zaczął ten Twój American Dream? To jest właśnie, bardzo wiele osób mi to zadaje pytanie, my American Dream. To nigdy nie był mój American Dream. Ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego marzenia, żeby nawet odwiedzić Stany Zjednoczone. Ja się w Stanach Zjednoczonych zakochałam bodajże na mojej drugiej wycieczce do Stanów. W Nowym Jorku stanęłam na ostatnim piętrze widokowym Empire State Building i zobaczyłam cały Manhattan u moich stóp i chyba to był taki moment, że chyba mogłabym tu mieszkać. Tak
ten widok cały tak wpłynął na mnie. Ale ja się nauczyłam Stany lubić i je kochać, bo ja nigdy nie miałam jakoś tak od samego początku, to nie było moje marzenie, żeby tu przyjechać. No, serce jednak wybrało inaczej. To co było dla ciebie największym zaskoczeniem, ale już jak zamieszkałaś w Stanach? Co tak najbardziej cię zaskoczyło, że tak stanęłaś sobie i pomyślałaś, o, to ciekawe, że to tak tutaj jest, tak? Oprócz tego, że tam wszystko jest ogromne, bo myślę sobie, ja nigdy nie byłam w Stanach, chciałabym tam bardzo pojechać i zobaczyć, ale jak wiesz, ogląda się filmy, czy to polskie filmy jakieś, czy nie wiem, czy jakieś inne filmy, to tam wszystko jest duże. Od razu mi się, nie wiem, czy pamiętasz taki film Sami Swoi, kojarzy mi się scena z właśnie jak Kargul i Pawlak pojechali do Chicago i tam po prostu zobaczyli te wszystkie budynki, kiedy tam ich amerykański znajomy Polak pokazywał im to wszystko, no to na nich to wywarło największe wrażenie. A co na tobie wywarło największe wrażenie? Mam takie wrażenie pozytywne i też takie drugie jest takie wrażenie negatywne. Pozytywne to jest to, że ludzie są tutaj niesamowicie mili. Gdziekolwiek nie pójdziesz, czy to jest sklep spożywczy, to jest sklep obuwniczy, czy to jest urząd, czy to jest na ulicy, czy jest to uczciwy uśmiech, czy to jest fałszywy uśmiech, ludzie się tutaj naprawdę uśmiechają. Ludzie się nawet nie znając drugiej osoby, ludzie się pozdrawiają na ulicach. Pamiętam takie wydarzenie miałam, popłynęliśmy z moim mężem, zimem na ryby nad jedno tutaj z jezior i wróciliśmy na brzeg, on jeszcze tą łódkę tam pakował, a ja się w pewnym momencie zapatrzyłam na jakiegoś chłopaka w kapturze, nie wiem, po prostu się tak zapatrzyłam i w pewnym momencie się zorientowałam, że ja się tak na niego patrzę i takim moim myśleniem polskim, że tak powiem, pomyślałam sobie, o, zaraz coś usłyszę. A ten chłopak po prostu powiedział, hello, jak się masz? Bo to u nich jest, how are you? Takie pytanie bez odpowiedzi. I ja się dopiero zorientowałam, że ja się tak nieładnie na niego patrzę, bo to nie wypada się tak na kogoś patrzeć. I pierwsze moje wrażenie było, zaraz mi coś odpowie niemiłego, albo użyje jakichś epitetów. A właśnie, że nie, właśnie... Ludzie się pozdrawiają na ulicach bardzo serdecznie, a takim negatywnym wrażeniem jest, bym powiedziała, niesamowita biurokracja i papierkologia w Stanach Zjednoczonych. Starając się tutaj, czy o tą zieloną kartę, czy jestem teraz w trakcie załatwiania jednego dokumentu z Urzędu Skarbowego, urzędnicy państwowi bardzo szanują swój czas i bardzo to długo trwa wszystko. Czy dodzwonienie się, czy załatwienie czegośkolwiek, to naprawdę trzeba mieć cierpliwość do takich rzeczy. No wiesz, to muszę ci powiedzieć, że tutaj jestem zdziwiona, bo wydawało mi się, że w Ameryce wszystko się szybko dzieje. Bardzo ciekawe. A teraz porozmawiajmy o twoim mieście, w którym mieszkasz, o Baltimore. Jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, to sobie też troszkę czytałam o tym Baltimore, tym bardziej, że ty powiedziałeś, że to jest port, że to jest miasto portowe, ja o tym nie wiedziałam. A i na jednym z blogów jakiejś podróżniczki polskiej przeczytałam, że Baltimore to nie jest, jest nazywane jednym z najbrzydszych miast w Stanach. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie wierzę w to, bo ty mówiłaś, że jest ładne, ale to Baltimore jest takie trochę w cieniu tego Washington, więc powiedz mi, jakie jest takie Baltimore Agaty? Jakbyś mogła powiedzieć trzy słowa, w tych trzech słowach ująć to, co czujesz do tego Baltimore i dlaczego akurat takie słowa wybrałaś? Ja, Baltimore jest określane jako Charm City, czyli miasto urokliwe i Baltimore jest na pewno bogate w historię, bo tu się wydarzyło bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Na przykład Baltimore został napisany hymn Stanów Zjednoczonych. W Baltimore powstała flaga amerykańska według tego wzoru, który znamy dzisiaj. To tutaj właśnie w forcie McHenry w jednej bitwie z Brytyjczykami, wygranej bitwie, z Francis Scott Key, który napisał poemat Oh Say Can You See, widząc właśnie tą pierwszą flagę, pod wpływem tego widoku napisał ten hymn. Edgar Allan Poe
On tutaj jest jego grupą, tutaj mieszka. Babe Ruth to jest jeden, to jest najważniejszy gracz baseballa. Wszyscy w Stanach go znają. Także Baltimore jest bardzo bogaty w historię, takie fakty historyczne. Pułaski, tutaj powstał pierwszy pułk kawalerii konnej za czasów Waszyngtona, bo bodajże, nie chcę tutaj się chwalić faktami historycznymi, jeżeli dobrze pamiętam. To właśnie tutaj w Baltimore ten pułk powstał Pułaskiego, on go tutaj utworzył. Także historia Baltimore jest ogromna. Natomiast Baltimore być może dlatego było określone, że jedno z najbrzydszych miast, bo ono jest troszkę zaniedbane. Jest, jeżeli się przejeżdża, ja czasem u siebie na Instagramie wrzucam zdjęcia, jak niektóre domy mieszkalne wyglądają, jak się dojeżdża do centrum, czy tam ścisłym centrum. Jest miasto troszkę zaśmiecone. Niestety po godzinach wieczornych, takich późnowieczornych, no to jednak niewiele osób ma odwagę wyjść do centrum. Baltimore ma dość taką nieciekawą opinię właśnie. Ludzie bardzo się identyfikują z Baltimore, to na pewno. To jest taki charakterystyczny dla nich. Nawet jak na przykład śpiewa się hymn narodowy, to w pewnym momencie przy końcu wykrzykują "Oh". "Oh" oznacza Orioles, Baltimore Orioles, to jest drużyna baseballowa tutaj. Oczywiście w związku z tym, że ja rozmawiam z emigrantkami i to pytanie no, zawsze pada, powiedz mi, czy ty czujesz się emigrantką i co to słowo dla ciebie znaczy? To się nawet tak wczoraj z mężem zastanawiałam. Ja nigdy siebie nie rozpatrywałam jako emigrantka. Dla mnie to było jakieś takie kolejny etap w moim życiu. Ta emigracja, myślenie o sobie o emigrantce jako emigrantka przyszło dopiero później, kiedy zaczął się COVID i właściwie byliśmy wszyscy sami w domach i szukało się kontaktu z takimi samymi osobami jak ja, czyli wyjechały za granicę i nie znają nikogo innego, prawda? Ja szczerze mówiąc nie mam tutaj kontaktów z Polonią, oni mieszkają troszkę w innej części tego miasta i właśnie internet to była taka odskocznia, gdzie można było znaleźć takie same dziewczyny. Dlatego też się właśnie zaangażowałam w ten projekt Polki na 7 kontynentach. Super projekt, zapraszamy Was serdecznie, pozdrawiamy Kingę. To są też rozmowy z Polkami emigrantkami. Dziewczyny przeprowadza, znaczy Kinga przeprowadza je na Instagramie i na Facebooku co tydzień, także zapraszam Was serdecznie. Powiedz mi, ja już przeprowadzałam kilka rozmów z Polkami, które mieszkają w Stanach i jedna z nich powiedziała mi, że Ameryka uczy pokory. Powiedz mi, jakie lekcje tobie, Agata, dała Ameryka? Uczy pokory na pewno, bo ja w pewnym sensie przyjechałam tutaj, wiesz, z dyplomami i z ukończonymi kursami. Okazało się, że to wcale nie jest tak, że tu na to nie patrzą w ogóle. Nie są zainteresowani moimi dyplomami. Uczy odwagi, bo naprawdę trzeba uwierzyć w siebie. Wiele rzeczy jest tutaj możliwe do wykonania, ale trzeba uwierzyć w siebie, że to się może stać. I uczy odwagi i uczy cierpliwości, bo niektóre sprawy mogą potrwać trochę, zanim się osiągnie ten cel. Na świecie szaleje kryzys. Tak, kryzys paliwowy, kryzys żywnościowy. Wszyscy z palpitacją serca podjeżdżamy pod stację paliw, tankując nasze samochody. Ameryka to jest kraj ogromnych samochodów z ogromnymi silnikami, z ogromnymi bakami na paliwo. I ostatnio widziałam twoje stories, jak pokazałaś, ile kosztuje galon paliwa w tej chwili. Chyba to około w niektórych Stanach nawet prawie 6 dolarów, co dla Amerykanów to jest bardzo duża kwota. Chyba dwa razy zdrożało paliwo w Stanach. Powiedz mi, jak wygląda teraz sytuacja ekonomiczna w Stanach i jak Ameryka sobie z tym radzi? Tak, akurat dzisiaj znowu podali informację, Bank Narodowy podniósł stopy procentowe o 75 punktów, także tutaj
kredytobiorcy na pewno patrzą na to z przerażeniem. Tak, paliwo podrożało, jeżeli chodzi o Maryland, to się utrzymuje w takiej średniej krajowej, bo oczywiście każdy ze stan ma swoje ceny. Kalifornia tutaj przoduje, bo i nawet można w niektórych miejscach znaleźć paliwo po 8 dolarów, gdzie nie wiem, jak to sobie można poradzić z takim czymś. Jest ciężko, bo nawet wśród znajomych, jak się rozmawia, to już zaczyna słychać takie rozmowy, że a tu nie pojadę, bo już sobie nie mogę dać rady finansowo, prawda? No każda z nas też prowadzi, że tak powiem, gospodarstwo domowe, każda z nas robi zakupy spożywcze i też mamy jakąś tam cenę ustaloną w głowie każdego produktu i zaczynasz iść do sklepu i patrzysz, no nie mogę już kupić tego produktu, bo cena tego produktu już się nie zgadza z tą, którą mam tam jakąś ustaloną dla siebie. Także zaczyna się robić nieciekawie, a z tego, co mówią eksperci, no to jeszcze to nie jest koniec tej takiej tragicznej sytuacji. A powiedz mi, czy zdarzają się już jakieś braki na półkach nowe, na przykład w sklepach? Zdarzają się, ale to myślę, że to już tak od czasów COVID-a, to jest tak jakby falowo, bo im brakowało papieru toaletowego, brakowało drobiu, czyli nie było w ogóle drobiu w sklepach. Na chwilę obecną nie ma pokarmu dla dzieci, czyli tych formuł takich dla niemowlaków nie ma, to jest szokujące. Oczywiście to są tam różne czynniki wpływające na te braki, ale jest tak czasem, że czasem idzie się do sklepu spożywczego i po jakiś produkt i tego na półkach nie ma. Ameryka to jest ogromny kraj, a ja bym się chciała skupić na Twoim stanie, w którym mieszkasz, na Maryland. Powiedz mi, jaki to jest stan, co byś o nim powiedziała i czy jakbyśmy go porównali do innych stanów, to nie wiem, on jest duży, mały, z czegoś słynie na przykład w samej Ameryce, tak? Oprócz tego kraba, o którym rozmawialiśmy, tak? Tak, krab to będzie taki najważniejszy. Maryland nie jest wielkim stanem. Właściwie od części zachodniej do wschodniej można przejechać w około 4 godziny. Jest nazywany, tutaj ma takie przezwisko Little America, dlatego że rzeczywiście można tutaj znaleźć wszystko, od plaż, wodospadów, zatoki, po góry, jeziora. Naprawdę w tym stanie jest wszystko. Nie trzeba naprawdę daleko jechać, żeby zobaczyć coś nowego, czy poznać historię tego stanu. No tak jak mówiłam wcześniej, znany jest z tego, że to tutaj właśnie powstał hymn narodowy. Kraby, absolutnie. Jest to przyprawa, Old Bay, przyprawa do takich potraw rybnych. To też wszyscy wiedzą, że to tylko jest z Maryland. Połów ostryk w zatoce, to też jest bardzo, bardzo znane na cały stan. Babe Ruth to jest obowiązkowo najbardziej znany bejsbolista. Wszyscy będą wiedzieć, kto to jest. Michael Phelps, najbardziej znany pływak, który już niestety odszedł na emeryturę, też jest z Maryland. Także jest naprawdę, tak się zagłębić, to jest bardzo dużo znanych osób i wydarzeń historycznych, które tutaj miały miejsce. Mówiłaś nam teraz o tym, z czego słynie Maryland, tak wiesz, na plus, a teraz porozmawiajmy o tym, czy Maryland w ogóle ma jakieś problemy, ma jakieś wyzwania przed sobą, bo myślę sobie, że każdy stan takowe ma, więc jakie są w Maryland, czy są takie same jak w Ameryce, czyli nie wiem, walka z bezdomnością, o której teraz bardzo, bardzo dużo się mówi, czy problemy, nie wiem, z narkotykami, z gangami na przykład, tak? To są jakby, są takie problemy, które są przypisywane Ameryce. Jak to wygląda w Maryland? Jeżeli chodzi o Maryland, to część zachodnia Maryland to jest raczej takiej farmerska, agroturystyczna, to jest. Tam jest święty spokój, jest zieleń, są góry i tak dalej. To samo dotyczy wschodniej części, czyli po drugiej stronie zatoki. Tam raczej nie będzie żadnych problemów. Największe problemy to będą właśnie w Baltimore. Baltimore to jest takie skupisko zapalne, taki stan zapalny Maryland.
Niestety, Baltimore jest na drugim miejscu w kraju, w Stanach Zjednoczonych, pod względem morderstw. Przestępstwo jest tutaj bardzo duże, dlatego tak jak wcześniej wspomniałam, raczej po ciemku to się po mieście Baltimore nie chodzi. Jeżeli chodzi o bezdomność, to bym powiedziała, że można znaleźć w Baltimore, ale większe skupisko osób bezdomnych to ja widziałam właśnie w stolicy, w Waszyngtonie. Pod tych wszystkimi ministerstwami czy muzeami to właśnie tam jest więcej bezdomnych niż tutaj są, ale nie jest to tak bardzo zauważalne. Jeżeli porównamy z Waszyngtonem, to nie jest aż tak źle. W Stanach, tak jak i w Maryland, nie tyle narkotyki, co opioidy. To jest bardzo duży problem. Różne takie bardzo silne leki przeciwbólowe, pochodne narkotyków. To jest bardzo duży problem w Maryland, jak i w Stanach. No i przestępstwa. To jest ogromny problem tutaj w Maryland. Agata, powiedz mi, czy w związku z tym mieszkasz tam już 7 lat, no to już kawałek czasu, już trochę te Stany poznałaś, już jakby trochę wtopiłaś się w tą amerykańską rzeczywistość. Czy ty myślisz, że Ameryka to nadal dobry kraj dla emigranta? Jeżeli to mogłabyś dać, może rady to jest takie złe słowo, albo gdybyś mogła powiedzieć, na co powinny osoby, które myślą w ogóle o emigracji do Ameryki, zwrócić uwagę, tak? Albo czy mogą się na to jakoś, nie wiem, przygotować, chociaż ja myślę, że nie da się przygotować do emigracji, bo każda z nas przeżywa emigrację inaczej i każde miejsce jest inne, ale jakby, czy masz jakieś takie rady dla tych osób, tak? Przede wszystkim, jeżeli ma się jakieś oczekiwania, że tak na pewno będzie, to tak na pewno nie będzie. Tak na pewno nie będzie. To na pewno. Ja wiem, że tutaj panuje taka opinia, że do Stanów się łatwo dostać i high life i wszystko jest dane. Nie jest tak. Trzeba się przygotować na to, że ta papierkologia, żeby dostać się tutaj, żeby dostać pracę i tak dalej, to bardzo długo trwa. To jednak jest długi proces, za to trzeba zapłacić pieniążki jak najbardziej. Tym bardziej jeszcze teraz w tych czasach po-covidowych to już w ogóle czas oczekiwania na jakiekolwiek dokumenty to już naprawdę jest, graniczy z cudem czasem coś otrzymać. Także to byłoby to, że przede wszystkim to, co się oczekuje od Stanów, to jednak trzeba to sobie gdzieś tam zapomnieć, bo na pewno wydarzy się to inaczej. A czy myślisz, że Stany to są nadal dobrym krajem do emigracji? To na pewno, bo no nie jest tak, że praca tutaj na kogoś czeka, ale jeżeli ma się chęci, ochotę i cierpliwość w znalezieniu pracy, bo to tutaj bym musiała się jeszcze rozwinąć tą myśl, jak zdobyć taką pracę w Stanach, to jak najbardziej, bo to jest kraj możliwości, to na pewno. Ale trzeba też do tej takiej myśli, że jest to kraj możliwości, trzeba też podejść z taką pokorą, że mi nie będzie wszystko dane na wstępie, ja muszę się o to koniecznie postarać. Teraz przejdźmy do tematu, który jest twoją fascynacją, twoją pasją i stał się twoim zawodem, czyli genealogia. Powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że ty się zainteresowałaś genealogią? I w którym momencie ta genealogia, która stała się twoją pasją, przerodziła się w twój zawód? To też wszystko przez mojego męża. Bo właśnie kiedy myśmy się poznali, on ma korzenie polskie i szukał kogoś kontaktu z Polakami, kto by ewentualnie pomógł mu w poszukaniu tych korzeni, w znalezieniu rodziny. Ja przy tej okazji pomyślałam sobie, dobrze będzie poćwiczyć swój angielski. Stało się jak stało, ale takim pierwszym drzewem, który ja zrealizowałam, to właśnie było drzewo genealogiczne mojego męża. I tak się ta historia zaczęła. Myśmy w międzyczasie znaleźli jego rodzina jest w Robczycach. Znaleźliśmy parę grobów osób, które on znał.
A później już tak poszło, zaczyna się od jednej osoby, później przenosi się w setkę osób w tym drzewie, do 700. W czasie pandemii postanowiłam, że zacznę kurs genealogiczny na Uniwersytecie w Bostonie, który ukończyłam, który był fantastyczny, bardzo dużo mi dał. I tak się zaczęło. Jest to dla mnie ogromna fascynacja i obsesja. Te wszystkie historie emigrantów, to jest coś cudownego. Powiedz mi, czym się różni drzewo genealogiczne od drzewa genetycznego? Bo myślę sobie, że teraz bardzo popularne stało się. Tutaj nawet w Finlandii bardzo dużo osób robi sobie badania genetyczne, żeby sprawdzić, jakie geny ma w sobie, tak? Czy tylko na przykład, nie wiem, polskie, tylko irlandzkie, czy nie wiem, jeszcze jakieś inne mieszane. Więc na czym polega ta różnica między drzewem genealogicznym a drzewem genetycznym? Drzewo genealogiczne to jest drzewo wszystkich członków rodziny połączonych dzięki małżeństwom. Małżeństwa, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, czyli to, co znamy z historii rodzinnej, to, co jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie dokumentów, czy to są akty urodzenia, czy to są akty zgonu, czy to jest spis narodowy, testamenty rodzinne, tak, przekazanie majątku. To jest drzewo genealogiczne. Drzewo genetyczne to jest drzewo na podstawie naszego DNA. I wtedy w tym drzewie to nie są osoby, które są powiązane ze sobą na podstawie małżeństwa, tylko na podstawie połączeń genetycznych. Każdy z nas ma kod genetyczny i pewne segmenty w tym kodzie genetycznym będą takie same. Czyli drzewo genetyczne będą osoby, z którymi dzielimy, mamy podobny kod DNA. A powiedz mi, Agata, jak sądzisz, skąd nagle taka popularność właśnie, czy na szukanie swoich przodków genealogicznych, czy właśnie na badania genetyczne? Skąd nagle taki boom? Bo to jest teraz bardzo, bardzo popularne. Dużo osób szuka takich rzeczy, tak? Myślę, że tutaj w Stanach to od zawsze była taka ciekawość, bo jednak to jest to kraj imigrantów. I jednak ci ludzie zawsze tam dopytują się, skąd rodzinne pamiątki, które były sprowadzane ze starego lądu, jak to mówią, prawda? Także ta ciekawość, skąd my pochodzimy. I w Stanach Zjednoczonych jest to ogromny boom. To już nie jest tylko drzewa genealogiczne, ale też właśnie drzewa genetyczne. To jest ogromna taka... To zaskoczenie w pewnym momencie, kiedy znajdujesz pewną osobę, o której się nigdy nic nie wiedziało, to jest ogromnie przyjemne uczucie. Znaleźć coś, znaleźć akt urodzenia osoby, o której się nigdy nie wiedziało, a jednak okazuje się, że się urodziła, czy to jakieś rodzinne tajemnice, prawda, o których się nigdy nic nie wiedziało. To jest ten moment zaskoczenia. I kiedy ten moment zaskoczenia przychodzi, to nagle się chce wiedzieć więcej. A ja jestem ciekawa, Agata, jak wygląda twoja praca na co dzień? Powiedz mi, z czym przychodzą do ciebie twoi klienci? To jest bardzo różnie. Ostatnio miałam osobę, właściwie ta osoba skontaktowała się z Kingą najpierw, natomiast Kinga powiedziała, mam koleżankę, która takimi rzeczami się zajmuje. Chłopak z Panamy, który chce uzyskać obywatelstwo polskie. Jego dziadek był Polakiem i zaraz po wojnie, czy w czasie wojny wyemigrował do Brazylii, później przez Brazylię do Wenezueli, później z Wenezueli do Panamy. Czyli moja praca polegała na tym, żeby znaleźć akt urodzenia, bo potrzebował akt urodzenia do obywatelstwa polskiego. Miałam też osobę, która poprosiła mnie o stworzenie całego drzewa genealogicznego. Okazało się to dość dużą pracą, bo jego przodkowie okazało się byli jedną z pierwszych rodzin, która przyjechała tutaj do kolonii Maryland. Także było to wędrówka wstecz bardzo, bardzo daleka. Czasami mam znalezienie tylko jednej osoby albo jakiegoś konkretnego dokumentu.
jestem poproszona o przetłumaczenie dokumentów. Na przykład ktoś ma polski akt urodzenia i nie wiedzą, co tam jest napisane. Także wachlarz tego zakresu, który ja mam, zależy od osoby, czego ta dana osoba oczekuje. Czasami są to tylko testy DNA. Proszę o to, żeby pomóc im w wykonaniu testów DNA i odczytaniu tych wyników. A powiedz, Agata, jak osoby, które byłyby zainteresowane współpracą z Tobą, mogą się z Tobą skontaktować najlepiej? Mam profil na Facebooku Agata Reimert, tak po angielsku Reimert, Genealogy Consultant, także śmiało można tam pisać, zadawać pytania. Prowadzę też profil na Instagramie, moje Maryland, ale to już jest takie bardziej o tym życiu tutaj w Maryland, o historii, o turystyce, o przepisach kulinarnych. To są chyba takie dwa najbardziej aktywne konta, na których można mnie znaleźć. Obydwa linki do Facebooka i do Instagrama znajdziecie pod naszą rozmową, także zapraszam Was serdecznie. Agata, powiedz mi, czy zdarzyło Ci się jakaś taka wzruszająca historia odnalezienia na przykład dwóch osób, czy połączenia dzięki właśnie genealogii? Tak, jest kilka takich historii, natomiast sama jestem tego przykładem. Ja nie chciałam robić testu DNA, bo pomyślałam sobie, po co? Ja jestem z Polski, u mnie będzie 100% Polka i tyle. Nie patrzyłam, to już tak wyjaśnię. Test DNA pokazuje nam nasze podłoże etniczne, czyli skąd nasi przodkowie pochodzili, a druga część testu DNA to łączy właśnie nas z osobami, które też taki test DNA wykonały, czyli od razu pokazuje nam listę osób, czy to są kuzynostwa, różne tam połączenia, wujkowie i tak dalej. Kiedy się w końcu po namowie męża przekonałam do zrobienia tego testu, okazało się, że ja taką stuprocentową Polką nie jestem. Ja ciągle jestem w tym regionie Polski, ale to są różne tam kraje w kółko. I co się okazało? Okazało się, że mam rodzinę w Stanach Zjednoczonych, o której ja nigdy nie wiedziałam. Mój praciadek ze strony mamy, okazało się, że miał 9 rodzeństwa, z czego 3 wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. I zaczęłam się kontaktować z osobami, z potomkami jednego z rodzeństwa, mojego pradziadka. I w grudniu doszło do szczęśliwego spotkania nas. Co było niesamowite, to, że kiedy wymienialiśmy się zdjęciami z naszych przodków, dziadków i wujków i tak dalej, ja widziałam ogromne podobieństwo. Z mojej strony rodziny w Polsce, z tą z rodziną tutaj w Stanach. To są takie szczegóły jak nos, usta, zarys ust, brwi. To widać, to było widać bardzo na tych zdjęciach. Także na dzień dzisiejszy mam rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Mogę powiedzieć, że mam rodzinę w Stanach. Niesamowite, naprawdę. A powiedz mi, jak można zrobić takie badanie genetyczne? Czy można na przykład to zrobić przez ciebie, czy trzeba, nie wiem, wejść na jakąś stronę i na przykład ile ono kosztuje w Stanach? Takie badanie można wykonać na kilku stronach. Jeżeli chodzi o Polskę, to polecałabym stronę MyHeritage. Nie jestem pewna, czy Ancestry, która jest najbardziej popularną stroną do wykonywania badań, czy ma w Polsce testy. Trzecią taką firmą najbardziej popularną to jest 23andMe, czyli 23 i ja od 23 chromosomów na DNA. Także jeżeli chodzi o Polskę, to na pewno MyHeritage. Trzeba zakupić test. Tutaj w Stanach ten test kosztuje około $99, czyli przypuszczam, że w Polsce by poszło około 500 zł, przypuszczam. Ten test jest wysyłany do domu. Tam jest taki mały pojemniczek, który trzeba zapełnić śliną.
zamyka się ten pojemniczek i wysyła się do laboratorium i po około 6-8 tygodniach dostaje się maila, że są wyniki gotowe i można je sobie zobaczyć na stronie internetowej. Rozumiem. I wtedy na przykład co? Lepiej przyjść z takimi wynikami do ciebie, jeżeli nasz ktoś chciałby, nie wiem, że wyjdzie mu w wynikach, że nie jest 100% Polakiem, ale na przykład ma jakiś członków rodziny w Stanach. Czy wtedy z takim wynikiem warto do ciebie przyjść i wtedy ty dalej się zajmujesz już szukaniem tych członków rodziny? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Miałam teraz niedawno miałam właśnie naszego kolegę, który zrobił sobie test i okazało się, że w jego teście jest, ma w 1% ma korzenie nigeryjskie. A jest on osobą, cały jego wachlarz tego DNA to jest jednak Szkocja, Irlandia i Wielka Brytania. Tylko 1% był Nigeria. I oczywiście doszliśmy do tego, jak to się stało, ale to pokazuje, jak my wszyscy jesteśmy bardzo połączeni ze sobą. Mimo tego, że jesteśmy rozsypani po całym świecie, ale ten kod genetyczny właśnie pokazuje. A to znaczy, że miał rzeczywiście jakiegoś nigeryjskiego przodka? Tak, no akurat jego przodkowie pochodzili z Karoliny Północnej. Tutaj wiadomo, jaka jest historia Stanów Zjednoczonych. Jego rodzina była, jak to się mówi, właścicielami niewolników. No i można tylko się domyśleć, jak to się stało. Ciekawe, niesamowite. Powiedz mi, bo wydaje mi się, że taka praca wymaga bardzo dużo takiej skrupulatności i powiedz mi, czy to cię nie nudzi, bo to jest takie wieczne grzebanie w jakichś dokumentach, szukanie. Myślę sobie, że to czasami może być bardzo, bardzo żmudne. Czy nie jest dla ciebie żmudne? To tak samo, ja pamiętam, przez pewien okres bardzo lubiłam haft krzyżykowy i zawsze byłam, myślę, jak ty możesz mieć cierpliwość do tego. No miałam. Tutaj, jeżeli chodzi o genealogię, to zdarza się, że czasami nawet się siedzi do drugiej w nocy i się analizuje dokumenty. Ta ciekawość, jest to ogromna ciekawość. Tutaj, jeżeli się chce robić taką genealogię, to też trzeba posiadać pewne, bym powiedziała, zdolności może, bo to są takie proste zdolności też, czy na przykład matematyczne, bo trzeba, jeżeli mamy datę, trzeba to przeanalizować, czy to jest rzeczywiście ta osoba, dana osoba urodziła się w tym roku, czy takie wydarzenie na przykład jest związek małżeński, więc już patrzymy na konkretny wiek, jeżeli ktoś, wiemy, że jeżeli chodzi o związek małżeński, no to załóżmy od 18 do tam iluś tam lat, że jeżeli to będzie osoba 10-letnia, to już coś jest nie tak, to nie o tą osobę chodzi. Trzeba mieć pojęcie o pewnych przepisach, jeżeli chodzi właśnie o przepisy emigracyjne. Trzeba mieć pojęcie o prawie, jakie panuje w danym kraju. Trzeba być też troszkę psychologiem, bo te historie są naprawdę różne. Bo to są historie szczęśliwe, ale czasem też i zaskakujące. Więc trzeba tutaj też posiadać takie, mieć zdolność rozmawiania z ludźmi i przekazania takiej informacji, że znalazłam jeszcze jedną dodatkową osobę w rodzinie, prawda? Także ludzie mogą różnie zareagować na takie informacje. To są proste takie zdolności ludzkie, ale trzeba je mieć do wykonywania, do tworzenia takich drzew genealogicznych. A jestem jeszcze ciekawa, powiedz mi, Agata, gdzie ty znajdujesz te wszystkie dokumenty? Jak ty wyszukujesz je? Czy ty, nie wiem, masz jakieś wyszukiwarki online? Czy na przykład zdarza ci się, że ty gdzieś musisz jechać i fizycznie poszukać w jakichś księgach na przykład? Bo to też jest dla mnie bardzo fascynujące. Tak, zdarza się, że trzeba pojechać w któreś miejsce. Bardzo dużo dokumentów jest zdigitalizowanych i one są dostępne online. Tu w Stanach jest to strona Ancestry. To jest strona, na którą trzeba wykupić subskrypcję niestety, ale też jest strona Kościoła Mormońskiego w Salt Lake City, w Utah i oni tą stronę udostępniają za darmo.
Na szczęście ta strona, wiem, bo sprawdziłam sama, będąc w Polsce, ta strona jest dostępna w Polsce, jest dostępna właściwie na całym świecie. Wystarczy się zalogować, utworzyć sobie konto i można za darmo uzyskać dostęp do dokumentów. Są dokumenty tak jakby zablokowane tylko dla członków Kościoła Mormońskiego, ale oni udostępniają, mają takie jakby biblioteki przy kościołach i też akurat tutaj niedaleko siebie też mam taką bibliotekę mormońską, z której mogę korzystać i mogę tam pojechać i to zobaczyć. Zdarza się, że trzeba jechać do jakiegoś archiwum. Są to też stowarzyszenia genealogiczne w różnych stanach czy w różnych hrabstwach, podzielone na hrabstwa. Oni też mają dokumenty, ale to też trzeba się liczyć z tym, że każdy stan, każde towarzystwo, oni sobie też życzą pieniążki za subskrypcję. Także taką najbardziej dostępną stroną to bym właśnie powiedziała ta Family Search, bo to jest strona darmowa i z niej można jak najłatwiej korzystać. A powiedz mi to, jak Mormoni weszli w posiadanie tych wszystkich dokumentów? No. To jest dość taka fantastyczna, nie że fantastyczna w pozytywnym sensie, ale taka jakby fantastyka. Kościół mormoński ma na celu, wierzy w to, że można naszych przodków ochrzcić. Ci, którzy już zmarli, ich nie ma na tym świecie, ich można też ochrzcić, ale żeby ich ochrzcić, trzeba znaleźć tą właśnie ścieżkę genealogiczną, jak udowodnić, że ten pradziadek był mój. I oni wierzą w to, że można utworzyć drzewo genealogiczne, począwszy od Adama i Ewy. I to jest ich motywacja do gromadzenia tych dokumentów. To jest wymiana, to nie jest tak, że oni mają całe zbiory, bo żeby udostępnić taki zbiór dokumentów, to oni uzyskują licencję na dany dokument, na przykład na 2-3 lata. Także ja zawsze polecam, że jeżeli ktoś robi takie drzewo genealogiczne, to taki dokument ściągnąć i załadować na swoje drzewo genealogiczne, niż na przykład zapisać ze strony, także, że ja chcę zapamiętać, bo takie dokumenty mogą zniknąć. I oni po prostu dają nam do ręki te bazy danych, tych bazy dokumentów, żebyśmy my w pewnym sensie odtwarzali te drzewa genealogiczne, bo te drzewa genealogiczne można też robić na ich stronach. To jest nasz plik, to jest dla nas, ale oni mają też dostęp. No i właśnie to jest dla nich taka motywacja, trochę, nie wiem, fantastyki w tym, trochę dla niektórych rzeczywiście w to wierzą, ale to jest właśnie dla nich motywacja, żeby udostępniać te dokumenty. Niesamowite w ogóle, wiesz, bardzo ciekawe, nie wiedziałam w ogóle o czymś takim, że właśnie, że Mormoni mogą mieć takie zbiory dokumentów świadczących o, nie wiem, o pochodzeniu jakichś osób, tak? A powiedz mi, co z ochroną danych osobowych w takim procesie szukania, że tak powiem, przodków? Nie ma tutaj takich restrykcji, jak są w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, tak, mamy to RODO i nie ma czegoś takiego. Powiem tak, tutaj można wejść online, wpisać adres domu i można znaleźć wszystkich właścicieli, poprzednich właścicieli konkretnego domu z imionami, z nazwiskami, ewentualnie z wiekiem. Te informacje są ogólnie dostępne tutaj. Są dane, tak jak na przykład spis ludności, na opublikowanie tego spisu ludności trzeba czekać 72 lata. Teraz akurat w kwietniu wyszedł spis ludności z 1950 roku. Także wszystko, co po tej dacie, no to trzeba się będzie zgłaszać, na przykład czy akty urodzenia, czy akty zgonu, to trzeba się będzie zgłosić do odpowiedniego urzędu, ale generalnie nie ma czegoś takiego jak ochrona danych osobowych. Niesamowite, naprawdę. Niesamowite. Już to naprawdę bardzo fascynujący temat. Ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, jak bardzo, tak?
A powiedz mi, czy twoimi klientami są tylko osoby, które mieszkają w Stanach na przykład, czy masz też osoby, nie wiem, z Polski albo z jakichś innych krajów, nawet krajów europejskich? Z Polski mi się nie trafiła jeszcze osoba. Miałam dziewczynę z Argentyny. Może tak. Ja jestem też członkiem wielu grup genealogicznych na Facebooku i one są dość aktywne i tam bardzo dużo osób zapytuje się, prawda, o różne, czy przetłumaczenie dokumentu, czy znalezienie kogoś. I kiedyś trafiła mi się dziewczyna, która pytała się o zdjęcie swojej babci właśnie z Legnicy. No i ta Legnica mnie tak zainteresowała. I to była dziewczyna właśnie z Argentyny, która szuka jakichkolwiek dokumentów o pobycie swojej babci w Legnicy. Ja niestety nakierowałam ją na instytucję w Kanadzie, która była w stanie jej bardziej pomóc niż ja, także nie wiem, jak się teraz tam ta sprawa zakończyła. Miałam właśnie teraz tego chłopaka z Panamy. Miałam jedną też osobę z Polski, akurat przypomniałam się teraz, też właśnie na jednej z tych grup genealogicznych szukał rodziny w Stanach, więc ja nie znalazłam, to znaczy ja zrobiłam dla niego drzewo tej osoby, która przyjechała tutaj do Stanów, za kogo wyszła za mąż, jakie dzieci miała i przekazałam mu to drzewo. Tu są takie dane, może pan szukać dalej, prawda? Niesamowite, naprawdę. Agata, powiedz mi, czy ty tęsknisz za Polską? Czego ci z Polski brakuje w Stanach? No na pewno, że rodzina jest tak daleko, prawda? Ja mam przecudowne dwie siostrzenice, 3-letnią i 6-letnią i uwielbiam, jak jest, rozmawiam z moją mamą i one są gdzieś tam obok, to ja uwielbiam z nimi rozmawiać, bo one, wiadomo, to jest taki wiek, gdzie one jeszcze są ciekawskie albo nieciekawskie i zawsze coś śmiesznego powiedzą. Akurat teraz są nad morzem, więc to jest taka energia chyba od jodyny, więc bardzo dużo rozmawiają, więc to na pewno jest rodzina. A z takich rzeczy bardziej przyziemnych, to takich podstawowych rzeczy, jak biały ser, ogórki kiszone, mało solne, czy to jest ryba wędzona. To są takie polskie, typowe polskie smaki, bo no tu można gdzieś tam w jakimś sklepie kupić, ale to nie jest to samo, to nie jest ten sam smak. Mhm. A nie masz tam nigdzie w okolicy jakiegoś polskiego sklepu? W okolicy nie mam, ale mam, trochę muszę do niego dojechać, ale jest. Polski sklep. Nawet chyba 3 są polskie. A jestem ciekawa, powiedz mi, jaką kuchnię prowadzi w domu Agata? Polską, polską, amerykańską czy mieszaną? Mieszaną. Zdecydowanie mieszaną. Mój mąż bardzo lubi polską kuchnię. Czy to są gołąbki, czy to są pierogi. Zresztą pierogi to są dość sławne tutaj w tym naszym towarzystwie. Nawet kilka dni, tygodni temu byłam zaproszona do mamy naszej koleżanki. Agata, przyjedź, choć zrobimy wszyscy razem pierogi. Więc wszyscy żeśmy się zebrali i u koleżanki mamy, żeśmy lepili te pierogi, razem się uczyli robić pierogi. Jest to kuchnia amerykańska, bo oczywiście zaczął się sezon grillowy, a to kuchnia amerykańska to przede wszystkim grillowanie. To też na pewno, czy to są steki, zresztą mężczyzna to jednak musi zjeść ten kawałek mięsa, prawda? To musi być, tak to po amerykańsku też musi być przygotowane, nie? Żeby to nie było tylko samo polskie, bo by się w końcu znudziło. Zupy polskie gotuję, tylko u mnie w domu jestem chyba tylko jedyną osobą, która je zupy, bo tutaj panuje takie przekonanie, że zupy się je tylko zimą. Latem się zup nie je, bo jest za ciepło. Także tak samo jak na przykład naleśniki. Naleśniki to nie jest danie obiadowe, to jest tylko danie na śniadanie. To samo jest z parówkami, tak, z hot dogami. To nie jest danie na śniadanie, to jest tylko danie na lunch czy na obiad.
że mają też takie dziwne upodobania. Agata, dziękuję Ci bardzo, naprawdę, że opowiedziałaś nam trochę o swojej emigracji, o tej swojej amerykańskiej przygodzie, ale przede wszystkim o genealogii, bo wiesz, ty tego nie widzisz, ja tutaj z drugiej strony ekranu Cię obserwuję, że jak zaczęłyśmy rozmawiać o tej genealogii, to tak jakby to nagle Tobie oczy się zaświeciły po prostu. I to jest niesamowite. To jest temat rzeka, temat rzeka. To jest niesamowite, wiesz, że Twoja pasja, że jakby to stało się nagle Twoim zawodem i tym, co robisz i fajnie w sumie. I muszę Ci powiedzieć, że bardzo mnie zaintrygowałaś i ja sama się zastanowię nad tym, czy nie zrobić sobie takiego testu właśnie genetycznego, żeby zobaczyć, jakie są te moje, wiesz, korzenie genetyczne, co tam w tych moich genach siedzi, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawe i co tam może wyjść, tak? I myślę sobie, że też tak niesamowite, że to, że teraz właśnie ten świat jest tak otwarty i tyle dokumentów jest właśnie online, pozwala nam też jakby znaleźć naszych przodków, tak? I nagle może się okazać, że mamy rodziny w różnych częściach świata. Ja nigdy, nawet w historiach takich rodzinnych nie było przekazywane, że ktoś z naszej rodziny wyjechał do Stanów. Nigdy o tym nie wiedzieliśmy. A się okazało tylko dzięki wykonaniu tego testu DNA, tylko dzięki temu odnalazłam i otworzyły się nowe drzwi i ta rodzina się powiększyła. Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Niestety takie rozmowy rządzą się swoimi własnymi prawami, nie możemy więc dłużej porozmawiać, bo YouTube ma swoje tak. Algorytmy. I ja strasznie żałuję, bo ja bym chciała jeszcze z Tobą o tej Ameryce więcej porozmawiać, ale może jeszcze kiedyś nadarzy się okazja, żebyś nam o tej Ameryce poopowiadała. Ale cieszę się bardzo z tego, że opowiedziałaś nam o tej genealogii. Bardzo Ci za to dziękuję. Myślę sobie, że to jest bardzo ciekawy temat, o którym niewiele osób wie i nie wie nawet, że może coś takiego zrobić i że w ten sposób może szukać swoich korzeni, a dla wielu osób nawet może to być przepustka do lepszego życia, tak? Bo tak. Myślę sobie, że taki chłopak z Panamy, który będzie miał polskie obywatelstwo, wiesz, ja tutaj pracując w Irlandii na przykład spotkałam się na przykład z Brazylijkami, które mają włoskie obywatelstwo. Wiesz, one wyszukały jakieś tam swoich włoskie korzenie i dzięki temu, że mają włoskie obywatelstwo, nie muszą na przykład aplikować o pozwolenie na pracę w Irlandii. Tylko wystarczy, że wiesz, że mają to obywatelstwo, są już obywatelkami Unii Europejskiej i dla nich już wszystko jest o wiele łatwiejsze, tak? Także nawet z takich praktycznych względów jest to ciekawe. Nie porozmawiały o tym, że użycie genealogii, genetyki DNA w kryminalistyce, jak niektóre, wiesz, zimne takie sprawy od 30-letnie nierozwiązane, jak się teraz rozwiązują i są znajdowane sprawcy pewnych wydarzeń właśnie dzięki tworzeniu drzew DNA. No tak, no są takie specjalne, nawet chyba takie brygady, które się tym zajmują, takimi sprawami sprzed lat i jakieś takie, wiesz, archiwum X, coś takiego, tak, że wiesz, tak. Że nagle, jeżeli jest tylko możliwość dostępu do DNA, to po tym DNA naprawdę można wiele wyczytać, tak, to jest niesamowite. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Was, kochani, do obserwowania profilu na Instagramie Agaty Moje Maryland, na którym Agata dzieli się przede wszystkim właśnie takim lifestyle'owym życiem w Stanach, w swoim stanie. Zapraszam Was do obserwowania, bo Ty masz też swoje konto genealogiczne też na Instagramie, też zapraszam do obserwowania. No i oczywiście profilu na Facebooku i zapraszam Was do oglądania rozmów w ramach projektu Polki na 7 kontynentach, tak? Bo tam też są ciekawe Polki, których historii warto posłuchać. Tak, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiamy Kingę. Tak, pozdrawiamy Kingę. Pozdrawiam Amerykę. Jest między nami 5 godzin różnicy czasu, czyli u Ciebie jest popołudnie, u mnie już zaczyna się wieczór. Tak, ale udało nam się połączyć i cieszę się bardzo. Na koniec, moi drodzy, informacja. Na kanale Przybojowa Polka będzie przerwa wakacyjna, dwumiesięczna, czyli ostatni wywiad pojawi się 3 lipca. Wracam do Was z nowymi Polkami, z nowymi rozmowami już pod koniec sierpnia. Dziękuję Ci bardzo, Agato. Ja również dziękuję.
Mam nadzieję, że ta rozmowa Cię zainspirowała. Wierzę, że dzięki temu świat staje się bliższy i bardziej zrozumiały. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.